7. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Kolbudach można uznać za otwarty. Nie wszystkie gminy, nie tylko w powiecie gdańskim, ale i w województwie mogą sobie pozwolić na tego typu międzynarodowe festiwale. Wtopił się, widać to po ilości ludzi, którzy chętnie przychodzą posłuchać, no i widać po klasie wykonawców, a to się liczy. W niedzielny wieczór w kościele świętego Floriana odbył się inauguracyjny koncert w wykonaniu Ewy Bąk i Marcina Ciszewskiego. Stworzyli repertuar, który umilił czas przybyłym mieszkańcom Kolbud i okolic. Współpracuję z różnymi wykonawcami i bardzo lubię muzykę kameralną, kameralistykę, szeroko pojętą. Dlatego mam dużo łączonych koncertów z różnymi wykonawcami, i z wokalistami, i z instrumentalistami, solistami. Pasjonaci muzyki klasycznej mieli nie lada gratkę. W zasadzie przez całe lata śpiewałem głosem tenorowym, ale odkryłem w sobie pasję śpiewania muzyki barokowej, a ponieważ barok jest to kopalnia repertuaru głosu, dla głosu kontratenorowego, no dlatego musiałem ten sposób śpiewania troszkę zmienić, zmodyfikować i stąd się wziął u mnie właśnie ten rodzaj głosu, ta barwa i ta specjalizacja. Koncert był chwilą zadumy, rozmyślań, a dla wielu zaskoczeniem tak dobrego wokalu w połączeniu z pięknym akompaniamentem. Wszystkich zapraszamy już niebawem na kolejne koncerty znanych muzyków w Kolbudach. A będzie jeszcze profesor Andrzej Chorosiński, nasz czołowy organista. Będzie aktorka Dominika Figurska, ona będzie recytowała wiersze księdza Twardowskiego. Będzie Ursula Gram ze Szwecji, będzie chór z Kolbud, pani Ania Bednarska, organistka z Olsztyna i dwie skrzypaczki, jedna z Bydgoszczy, a druga z Austrii. Polecamy również zobaczyć przygotowania do lata w gminie Kolbudy oraz Dzień Dziecka w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.